Dyktatorzy są różni, ale jak przejmują władzę? Dlaczego ich słuchamy? Wiemy, że zawsze zostawiają za sobą stosy zwłok bez względu na to, jak zaczynają. Jesteśmy przeciwni wszelkim formom dyktatury, wszystkim dyktatorom. Ludzie nie rodzą się dyktatorami, stają się nimi. Historia musi stworzyć im okazję. Młode państwo szarpane zamieszkami. Bez względu na to, jak sprytny jest potencjalny dyktator, muszą zaistnieć określone warunki, żeby zdołał przejąć władzę. Wojsko miało zaprowadzić porządek, ale walka o władzę wciąż trwa. Tylko określony rodzaj człowieka potrafi wykorzystać okazję. W każdym społeczeństwie są osoby narcystyczne z zaburzeniami i cechami typowymi dla dyktatorów. Musi dojść do sytuacji, w której takie osoby sięgają po dyktatorską władzę. Generał Fulgencio Batista zaprzecza, jakoby był dyktatorem, ale jego władza opiera się na armii i zwolennikach rządów silnej ręki. Dyktatorzy mogą się pojawić wszędzie i zawsze, nawet dzisiaj. Chcemy wierzyć, że zło się nie powtórzy, że umiemy wyciągać wnioski. Ale historia uczy nas, że wcale tak nie jest. Tylko dzięki umiejętności rozpoznania symptomów nadchodzącej tyranii możemy zapobiec powtórce. A jakie są te symptomy? Przede wszystkim kryzys gospodarczy. Brak poczucia bezpieczeństwa też, ale dlatego, że zwykle ma ono związek z kryzysem ekonomicznym. Ludzie wiele wytrzymają, zanim stracą wiarę w swój system polityczny. Jeśli jednak nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb jak żywność, schronienie i bezpieczeństwo dla dzieci, chętnie posłuchają kogoś, kto wszystko im obieca. Przemysł upada, armia bezrobotnych będzie rosła. Dyktatorzy powołują się na sytuację awaryjną i zwykle mają rację. Brak stabilizacji im sprzyja. Wiek XX był świadkiem jednego z największych kryzysów gospodarczych w dziejach. Po wielkim kryzysie światowe demokracje i systemy liberalne były zagrożone. Standard życia się obniżał i nie było nadziei na poprawę. Kryzys wybuchł w Stanach Zjednoczonych po krachu na giełdzie w 1929. Po południu wszyscy byli bliscy histerii. Potem doszło do załamania. Gospodarka pogrążyła się w kryzysie.